W kontekście Showgirls i najgorszych, bądź też najdziwniejszych filmów świata przychodzi mi do głowy tylko jedno arcydzieło. Notabene podobno stworzone przez naszego rodaka. A mianowicie jest to The Room, okrzyknięty najgorszym filmem wszechczasów. Film ten jednak doczekał się już wielu analiz, powstał nawet film fabularny z braćmi Franco w rolach głównych, reżyserowany przez jednego z nich, opowiadający w pewnym sensie o kulisach i motywach powstania tego dzieła. Film ten był również przykładem na wykładzie o tajemnicy Showgirls w pani Kaje Klimek, więc przez co byłbym bardzo nieoryginalny, gdybym go użył w swojej odpowiedzi. Po krótkim namyśle znalazłem może nie film, a serial, który według mnie zasługuje na film na jego temat. Może nawet taka produkcja już powstała, ale nie mam o niej świadomości. Jest to serial tak kultowy, że prawdopodobnie bardzo mocno przyciął się do dzisiejszego wyglądu z sitcomów, a śmiałbym twierdzić, że nawet do wielu aspektów świata poza filmem. I choć nie jest to serial ani dziwny, ani mój wybór raczej nie będzie oryginalny, to uważam, że dobrze wpisuje się w ten temat. Serial ten to oczywiście Przyjaciele. Produkcja tak kultowa, że chyba bardziej się nie da. Chciałbym w takim dokumencie skupić się na świecie przed i po Friends. O tym, jak duży wpływ serial ten miał na popkulturę oraz podejście do seriali czy filmu. O tym, jak jeden serial o grupie przyjaciół był w stanie podbić serca praktycznie całej planety. Innym szalenie interesującym dla mnie aspektem byłaby przemiana aktorów, bo przecież nie mogli się spodziewać na początku aż tak dużego sukcesu. Ich życie musiało odwrócić się o 180 stopni. Dobrym przykładem może być Matthew Perry, serialowy Chandler, który w połowie produkcji zmagał się z uzależnieniami. Kolejnym aspektem jest długoletnia presja po zakończeniu serialu na twórcach, jak i na aktorach, której owocem będzie tegoroczny specjalny odcinek. To, co szczególnie aktorzy musieli przeżywać po zakończeniu serialu, jest dla mnie arcyciekawe. Przecież niestety większości z nich została przyklejona łatka postaci serialowej i ich kariera praktycznie się zatrzymała. Wyjątkiem tutaj jest oczywiście Jennifer Aniston. Chciałbym się dowiedzieć, czy to był ich wybór aktorów, czy jednak serial sam w sobie zablokował im karierę. Uważam, że taki film o serialu Friends byłby bardzo ciekawy. Szczególnie z podejściem podobnym do narracji Jeffa McHale'a w tajemnicach Showgirls, w której wzięłoby się pod uwagę wszystkie nieoczywiste aspekty produkcji, wpływu serialu na popkulturę czy samych aktorów oraz ewentualne kontrowersje.